Siemano klano, czas na wakacje. Zasłużone wakacje na Wojanowicach razem z Kati. Pójdziemy dzisiaj po Kati, ponieważ jest to moja dziewczyna, więc razem sobie wyjedziemy na wakacje na jacht. No przecież widzowie, ja mam jacht na Wojanowicach, więc trzeba z niego korzystać. Zwłaszcza, że taka ostatnio ładna pogoda na Wojanowicach. Odkładam wszystkie rzeczy do skrzynek. Nie chcę zabierać takiego ciężkiego ekwipunku. Ja tam jadę wychillować, ja tam jadę odpocząć i mam w planach po prostu tam sobie ogarnąć jedzonko, ogarnąć wszystko sobie tam na miejscu. Nic mnie tam nie będzie obchodziło oprócz po prostu chillowania. Wezmę sobie jakąś wędkę, właśnie to muszę sobie zabrać. Ognisko, rzeczy do ogniska. Na pewno nie jedne rzeczy. Opa, drewno sobie zabiorę, dosyć dużo drewna nam się przyda. Dobra, patyki z tego zrobimy. Węgiel jest potrzebny do ogniska również, więc gdzie jest węgiel? Ajajaj, przydadzą nam się jednak te rzeczy, które przed chwilą tutaj odłożyliśmy, bo nigdzie nie ma węgla. Wezmę sobie może troszkę jeszcze jedzonka. Dobra, i chodźmy z tej strony. Gdzieś powinien być chyba węgiel, tak mi się wydaje, przerobiony na jakieś bloki. Tak gdzieś powinien być, patrz, mamy, dobra. Cały stak węgla sobie zabieramy, dobra. I zabierzemy sobie też troszeczkę nici, tutaj mamy nić, ponieważ zrobimy sobie z tej nici wędkę. O, i może potem sobie zenchantujemy wędkę, ale nie mam w sumie nigdzie enchantu. No to niezła beka. To potem najwyżej wrócimy na Wojanowice. Ja mam zresztą i tak zerowy level, więc za dużo bym sobie nie ogarnął enchantu. Dobra, jesteśmy chyba ready. Teraz idziemy powiedzieć wszystko Kati. Wy oczywiście oglądajcie koniecznie cały odcinek. I pamiętajcie, że na wojanshop.pl są nowe zdjęcia z autografem. Z okazji tego, że jest nowy gaming room, to patrzcie, takie właśnie nowe zdjęcia są dostępne. Są dostępne za darmo. Do każdego zamówienia dorzucamy takie zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym autografem. Teraz jest nowy, limitowane, nowe zdjęcie. Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie wojanshop.pl. A oprócz tego, że jest darmowe zdjęcie z autografem do każdego zamówienia, to jest tam dorzucane jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. Więc obczajajcie, wojanshop.pl. Idziemy do Katy Perry. Opa, jest tam na górze Katy. To się dziś, chłopaku. No, dziewczyno, czas na vacation, co ty na to? Vacation, ale najpierw przytulasz. No, słuchaj, robimy vacation, bo dawno nie mieliśmy vacation. Kiedy my ostatnio mieliśmy vacation? Jesteśmy tyle nie, na Wojanowicach. Pamiętam. No właśnie, a nie było ani razu. Właśnie, ale nie tak. Mam pomysłu, gdzie. A ja mam wręcz idealny. Serio? Ja! No to jazda. Idziemy. Wiesz w ogóle, że mam jacht? Słuchaj. Nie. A bo ty nie wiesz, widzowie, i Katina nie widziała mojego jachtu, więc to będzie też przy okazji reakcja Kati na jacht. W ogóle jak oceniasz wieżowiec Nubka? Jak oceniasz? W skali? Minus 10 na 10. Nie. No ale nie przez to, że ty to budowałeś, tylko po prostu, bo to jest Nubka. Ej, dyskryminujesz Nubka, on też ma uczucia. Śmierdzi Nub. No ja może trochę śmierdzi. Ostatnio tutaj to miejsce zaczęło śmierdzić i wydaje mi się, że to właśnie przez Nuba. Dobra, widzowie, chodźmy do jachtu naszego. W sensie mojego. Naszego? Zobacz, uwaga. Uwaga. Dobra, zależy jaki to będzie jacht, bo jak będzie brzydki, to nie chcę go. Reakcja. Dobra, ja go chcę jednak. Reakcja Kati na mój jacht fajny, za 5 wow. milionów dolarów. Wow. No właśnie, zobacz jaki jacht. Zobacz jaki jacht. Widzisz to? No słuchaj, się zarabia, się ma, nie? Się pracuje, się ma. Wiesz o co chodzi. Wiesz, przedsiębiorczość, zarabianie, kontakty. Wszystko to składa się na całość tego jachtu, rozumiesz? No, tutaj mamy jedną sypialnię, tutaj dobra, mamy drugą. Dobra, jesteś najpierw, dobra, od dołu idziemy? A, no, od dołu, tu jest sypialnia. To będzie twoja, tutaj będzie moja. No, osobne, bo nie ma. No, niestety, dobra. Patrz, tutaj skrzyneczki puste, bo wyczyściłem ostatnio, żebyśmy tutaj właśnie mogli sobie przenocować. No, jest kibelek, robisz sobie, co? Ja nie patrzę, ej. Nie patrzę. Dobra, tutaj jest coś za bardzo ciemno, więc nie chcę, żeby nam się coś zrespiło niefajnego, więc sobie postawię tutaj pochodnie. O, dobra. No i tutaj takie miejsce w sumie. Nie pamiętam, czy tutaj... A nie, na górze jest miejsce dla kapitana, więc chodź na górę, ci pokażę co i jak. Patrz, to jest chillownia, widzisz? Ale fajnie, ja zawsze na filmach widziałam, jak ludzie sobie właśnie tutaj siedzą i się opalają. Jeszcze jest taka piękna pogoda, zobacz jaka jest pogoda, super. Yes, o, idealnie.
Hotela na wakacje na jachcie. Tak, tak. I zobacz tutaj, pan kapitan. Uhu, tu, co właśnie włączyłam? Wiesz co? Skręciłaś prosto na górę lodową. Nie! Rozwalamy, dobrze, że jesteśmy się tak blisko. Patrz, na górze jest antena. Antena, przesyłamy sygnały do kosmitów. I oni potem tutaj przychodzą i mówią cing ciong gang ging 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 gong. Molą mnie oczo. Molą mnie oczo. Dobra, to co Katie, chcemy robić? W takim razie ja mam milion planów na to, co będziemy robić. No robi to się wieczór. Milion planów. A, pytanie, czy ty w ogóle masz jakieś ze sobą rzeczy, czy odłożyłaś je wszystkie? Bo ja odłożyłem. Ja odłożyłem. Wiesz co, no ja nie mam nic ciekawego. W sumie wziąłem jedzonka trochę. Dobra, to może... wiesz co, wyżyć to jedzenie. Za burtę. Za burtę wyżyć. Czemu? Wyżyć to jedzenie za burtę. Wiesz co, ja może odłożę. Nie! Wyrzuć za burtę! Ale to jest mój pokój, ja chcę zostawić swoje itemki tutaj. Dobra, to chodź od razu spać, bo się zmęczyłem. I jak rano wstajemy, Kati, idź spać, a rano o 5 rano wstajemy. Idź spać, o 5 rano wstajemy, będziemy łowić ryby, rozumiesz? O 5 rano wstajemy, idź spać. Ty jesteś zdrowy na myśli. 5 rano. Dobranoc. No i widzowie, właśnie tak skończyłem. Nie, idę spać! No jutro trzeba wstać wcześniej, gościu, idź spać. To wakacje. Nie, jutro trzeba wcześniej wstać, widzowie, kładziemy się spać. Oj. Wakacje. Widzę, jak ja mam, widzowie, z nią wytrzymać na jednym jachcie przez przynajmniej 2 dni? Nie wiem, ja chcę spokojnie się przespać, a nie mogę. O, dobra, o, dzień dobry. Jednak możesz chyba. 5 rano, proszę wstawać, 5 rano! Dobra, zapraszam do mnie. Wróćcie, popię, idę spać. Wytwarzam teraz rzeczy. Nie, ej, wstawaj. Wstaj! Nie mogę wstać. 5 rano, bo dostaniesz patyka. Mam tu patyk, nie zawaham się go użyć. Byś! Ale co to są za wakacje? No bo bardzo. To są wakacje ekstremalne wakacjowe. Tego mi nie powiedziałeś. No właśnie, bo nie możesz takich rzeczy wiedzieć. Proszę! Wędka, idziemy o 5 rano łowić. O, ja cię kręcę, nie stary i stara łowią ryby. Dawaj, łowimy. Daj na dziobie. Nie wiem, gdzie ci wygodnie w sumie. O, mi zaraz tam ryba to złapie, patrzcie. Jak on zaraz się zanurzy, ten piękny wisior. No coś się nie chce zanurzyć. Halo! Ryby! Czekaj, muszę je przywołać. Ryby! Ej, Minci nie łowi, chyba nie będziemy jeść. Też, ej, no właśnie. Wypłyjmy gdzie indziej. Dobra, trzeba chyba dalej trochę wypłynąć na wodę. Dobra, no ryby! Arriba! Arriba, arriba! Ej, zabierasz mi ryby! Kościu, ryby mi zabierasz. Nie obchodzi mnie to. Ej, no co jest grane? No, typie! Jak złowisz rybę szybciej ode mnie, to o, zabieram ci tą rybę, rozumiesz? Ej, no co jest grane? Co jest grane? Nie ma nic, słuchaj. Nie ma nic, nawet nic nie ma. Katie Perry. Dobra, idę się zobaczyć na dziobie, bo tu są tak, tylko jakieś, nie wiem, się dzioba. Pum! Tam na pewno coś będzie, bo bardzo daleko zarzuciłem. Delfin jest, delfina nie chce jeść. No come on, bo mój plan na idealny wyjazd się zepsuje, widzowie. Miałem taki super plan, a wszystko nie wyszło. Wiesz co, jestem trochę głodna. No właśnie, no spokojnie, zaraz to ogarniemy, może tutaj. Widzę, no, przy brzegu, a może to przez te wszystkie liany, które tutaj są. To są liany, czy co to jest? Jakiś, nie wiem, wąż rzeczny. Nie. Popływamy trochę, oj, wskoczyłam przypadkowo. Ej, no bez jaj, że nie chcą się łowić ryby, widzowie. Bo tu nie ma, chopie, ryb. Jak nie ma? Nie ma. Jest, surowy dorsz. Gdzie złowiłeś? Patrz, Halina. Ale gdzie go złowiłeś? Ja też. Tu, mówiłem, że one są, tutaj zarzuciłem. Jest surowy dorsz, to jest to miejsce, ja widzowie. Chcę. To jest to miejsce, tylko może trzeba cierpliwym być. Może jest ich tu więcej. Być. Tak, trzeba cierpliwym być, trzeba poczuć zew morza. Morze! Daj mi! Ej, a oddasz mi tego dorsza, może jestem głodna strasznie, no wiesz. Wiesz co, gość? Ej, no przecież miałaś rybę! A jak to się wtedy bierze? No, a nie wiesz, jak się łowi ryby, spławik ci spada na dół. Ja... I co wtedy? Patrz! Bierz! Ryba! Ja też mam! Jest! Drugi! Jeszcze jeden. Dobra, jeszcze ja też. Ale super, widzowie, łowimy ryby. W końcu mi wyszło! Dobra, złowimy ryby, a potem sobie je upieczemy na ognisku. Nie możesz jej zabierać, musisz czekać całą wieczność. O, płynie do mnie.
Wow, jakaś ej! Rozdymkowa. Ej, dawaj, zjedz ją. Super będzie, ona nie, smakuje lepiej. Nie. Co, nie to chcesz? To ty ją zjedz najpierw. Jak, ale jest tylko jedna. No, zjedz najpierw. Ja nie chcę jej, bo ona... Ale mam niestrawność. No właśnie, chcieliśmy mam zatruć, niestrawność. Tak? Mam niestrawność. Ja też mam niestrawność. Ej, tam coś pływa. O, płynie, płynie, płynie. No Kati, co ty zrobiłaś? Musi ci... Ja nie wierzę. Jednak słuchajcie, widzowie. Łowienie ryb. O, patrz, płynie ci, no zobacz. A! Dobra, złapałaś. A ja nie wiem, czy złapałem, chyba nie. Dobra, ja mam nawet jakąś inną rybę. Surowy łosoś. Smakuwa. Dobra, ostatnią rybę łowimy, widzowie, i idziemy ją sobie ładnie upiec na ognisku. Zrobimy sobie ognisko i będziemy sobie jaje będziemy sobie wcinać właśnie od tych rybek z ogniska. Pięknie, po co nam? Pierwszy raz łowię ryby. No widzisz, Katy Perry pierwszy raz łowisz ryby w Minecraft. Ej, no co jest? Ta ostatnia ryba coś nie chce się złapać. Jedna, najostatniejsza, please. Ja też chcę jeszcze jedną, tylko dwie mówiłam. Dobra, mam. O, już! Yes, wow! Brawo, dobra. No to co, ja idę do mojej kadłupy jupy i robię nam te ogniska. Zrobię nam ogniska. Jupa. Na jachcie ognisko chcesz rozpalić? Co? Na jachcie chcesz ognisko rozpalić? No jasne! A jak? Czemu nie? Ja nie mogę, żebyś nie z tego jachtu za 5 milionów i spokojnie. 5 miliardów. Dobra, chodź z przodu, chodź z przodu. I robimy sobie ognisko tutaj. Romantico. Takie trochę wow, latające, ale spoko. Dobra, i teraz wow, prawym przyciskiem kładziemy rybki na tym, widzisz? Pyk, pyk, pyk. Wow! Zobacz! I pięknie! Będziemy sobie wcinać rybeczki! Ja! Jo, ale koks. Patrz, jak się podpalimy, to możemy szybko się zgasić. Patrz, jak ze fajnie pływa. Ej, no dalej rybki, upieczcie się, bo smakuwa mnie tutaj bierze, jak na was patrzę, patrz na tego dorsza. Ja jestem tak głodna, że po prostu... Niam, 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 niam. Ale bym sesję... Jest! Jest! Pieczony łosoś! Jest! Pieczone dorsz! Mam, mam. Dobra, patrz. Tutaj proszę. O, super. I co? Próbujemy. Nam, 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 nam. Wow, to jest przepyszne! Widzowie, to była taka smakuwa, że aż normalnie mam makuwę, nie? Mam makuwę, taka smakuwa. Ja ci powiem, że normalnie lepsze niż u Marty Gessler. Co? Ojejku. Dobra, słuchaj, Katy Perry, to musiało być naprawdę genialne. Słuchaj. To było przegenialne, po prostu... No, Katy Perry, to co jedyne, ty na to? No. Jedyne, co mi bardziej smakuje, to jedzenie mojej mamy. Jedzenie? To zabrzmiało, jakbyś chciała zjeść swoją mamę. Zjedzenie mojej mamy, a nie mojej mamy. Zjedzenie mojej mamy. Jedzenie mojej mamy, no ty kuchy czy co? Dawaj, kolejna się... zabawa to stajemy na końcu tego, po dwóch końcach i musimy się przeciągnąć. Kto bliżej przeciągnie się tego. Ej! Dobra! Nie! Wygrałem! 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 Ej, zepsułem. Już to. Ej! 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 Co ona robi? Dobra, Kati, koniec! Słuchaj! Ja nie umiem chyba tego robić. Czekaj, stań na chwilę. Co? No przecież robisz to cały czas, gościu. No, i prawie przycisk. Co ty robisz? Ja padłem! Czemu ty wskoczyłaś ze mną na... Ze mną wskoczyła, złapała mnie na... O, to chodziło! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę... No puść mnie z tego, bo to mnie boli! Złapałaś mnie na hak, no! Dobra, rozwalam cię. Rozwalam cię. Nie, nie, proszę, no było tak miło. Nie, 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 dla mnie nie. Puść! O, super, idealnie się rozwaliło. Dobra, chodź, chodź, idziemy skakać do wody. Idziemy skakać do wody. Kto dalej skoczy? Uwaga, na samym czubku. A to ognisko jest bezpieczne? Tak, ono jest w 100% bezpieczne, nic się nie stanie. Dobra, 3, 2, 1. Ej, ej, ej! Chcę z tej strony zwrócić, ale nie wyszło. No, ty gamoniu, no! Dobra, 3. No, ej, no widzę, że skakać. Dobra, widzę, wyskaczemy. Iś, iś. To jest największy gamoniem. Pa, dobra, do, ja tego, do tego miejsca skoczyłem. Katy Perry, musisz przeskoczyć mnie. Musisz dam mnie radę przeskoczyć, dawaj. Dawaj, teraz robimy zawody w skakaniu. Woo!
Zobacz, ja tutaj! Co to ma być? Orzekaństwo! Ja tutaj byłam. Dobra, sprawdźmy teraz, co znajduje się tutaj w podziemiach. Nurkujemy, widzisz, jak mam tylko... Znalazłam jakiś dziwny gatunek! Patrz, co tutaj jest! Kanion jakiś! Ale wiesz co, ja zaraz chyba... No ja też właśnie. Tam jest kanion! Widzowie, te wakacje są super, co nie, Katy Perry? Super są, a patrz, jakiś dziwny gatunek, zobacz! Uderzyłam go! Ale dziwny gatunek! Gdzie? Dobra, jem rybę naszą upieczoną. Patrz! Ja też chcę. Idę przez kibel, do góry. O fuuu! Wszystko tu wychodzi do morza? No jasne, że tak, a co ty myślałaś? Dalej, idę się tam dostać. Idę się wysiurać. Co? Nie, dobra, ja widzę, stąd się ewakuuję, bo tam się niedobrze robi, zobacz. Tam się niedobrze robi. Widzowie, fajnie mieć jak za 5 milionów dolarów. Polecam serdecznie, zwłaszcza w Minecraft. W Minecraft to jest jeszcze lepiej niż w realnym życiu. Naprawdę. Co ty, Katy? Nie, Katy, nie na głos, zamknij drzwi. Dobra, a my skręcamy w lewo. Dobrze, na zachód. O właśnie, na zachód idziemy, dobra. Widzowie, no i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i o tym, że do każdego zamówienia na wojenshop.pl dorzucane jest obecnie nowe zdjęcie z autografem. Limitowane zdjęcie z kolekcji Gaming Room. Takie właśnie fajne jest dostępne, więc zapraszam. Dodatkowo są oczywiście dostępne breloki nasze, breloki moje. Tutaj między innymi macie brelok mój, breloki Katy oraz breloki Nubka. Nawet, a nie, nie zabrałem ze sobą breloku Nubka. No to co, my sobie tutaj siadamy na kanapach. Zjemy sobie rybeczkę i co potrzebujemy? Mam, a ty masz jakąś? Nie. To brawo. Proszę, ostatnia. Ostatnia w tym sezonie. No i potem pójdziemy sobie połowić więcej rybek. Więc my sobie dzisiaj będziemy już chillować i kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, miłych wakacji nam życzcie, a my będziemy wam życzyć. Eluwa i cześć!